Dzień dobry Państwu, kłania się Łukasz Warzecha. Po raz ostatni zapewne w tym roku witam Państwa w nietypowym, bo monotematycznym, tym razem wideoblogu, krótszym pewnie niż te, które zwykle tutaj Państwu przedstawiam, ale też czuję się w obowiązku jednak, zanim doczekają Państwo do takiego pełnowymiarowego wideoblogu, zaprezentować Państwu analizę sytuacji z mediami publicznymi, państwowymi, rządowymi, jak zwał, tak zwał. Trudno powiedzieć, której nazwy używać, chociaż chyba najmniej tutaj pasuje nazwa media publiczne. I właśnie taką analizę dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować, natomiast moje odpowiedzi na Państwa pytania, które mogli Państwo wpisywać na karcie społeczność pod odpowiednim postem, te odpowiedzi pojawią się na kanale najpewniej zaraz po Sylwestrze, czyli już w 2024 roku, a zatem najprawdopodobniej teraz widzimy się na tym kanale po raz ostatni w mijającym 2023 roku. Ja Państwu jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję za Państwa obecność, za to, że Państwo tutaj są, że Państwo subskrybują, że Państwo wpisują swoje komentarze. No i przede wszystkim dziękuję wszystkim mecenasom, którzy przez cały rok wspierali ten kanał, wspierają go nadal. Mam nadzieję, że będą wspierać również w kolejnym roku, bo jak wielokrotnie podkreślałem, Państwo płacą mi za moją pracę i dzięki Państwu ten kanał może funkcjonować. Sytuacja wokół mediów państwowych wymaga odrębnego omówienia, raz dlatego, że to jest bardzo obszerny temat, który ma kilka poziomów i ja postaram się te poziomy tutaj dla Państwa omówić, rozkładając je w miarę możliwości na czynniki pierwsze, oczywiście prezentując mój autorski pogląd na niektóre sprawy, a w innych sprawach postaram się Państwu wytłumaczyć, na czym polegają kontrowersje, jakie są opinie, jakie są hipotezy, czy jakie są zdania, bo mamy tutaj oczywiście również w niektórych punktach różnice zdań prawników. Myślę też, że to jest jeden z najistotniejszych problemów, bo media w ogóle mają, mimo że pojawiają się media takie jak chociażby ten kanał, ale te media oficjalne wciąż mają dużą siłę oddziaływania, no a Donald Tusk wybrał właśnie media, co mnie specjalnie nie zaskakuje, będę o tym jeszcze w końcowej części tego odcinka mówił, wybrał jako jeden z pierwszych frontów walki, tam gdzie chce się pokazać, bo myślę, że to jest jedna z jego głównych motywacji. No ale o tych motywacjach to powiem dalej. Najpierw chciałbym się zająć tym, co tutaj najbardziej rozgrzewa część komentatorów, to jest strona prawna. I tutaj od razu kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, jak Państwo doskonale wiedzą, ja nie jestem prawnikiem, ale też nie mówimy tutaj o jakimś bardzo skomplikowanym kazusie, sprawie cywilnej czy sprawie karnej przed sądem. Mówimy tutaj o interpretacji dosyć oczywistych zapisów ustawowych. I jeżeli mamy tutaj różnice zdań, to w moim przekonaniu one często wynikają po prostu z tego, jaki pogląd ma dany prawnik, a także do jakiej grupy, do jakiego kręgu politycznego dany prawnik należy, z jakim się utożsamia. Dobrym bardzo przykładem tego jest spór wokół Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie przecież konstytucja nie mówi wprost, jak mają być wybierani sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. Mówi po prostu, że mają zostać wybrani, a przez kogo, to już nie mówi. Więc cały spór wokół KRS bierze się z tego, jak interpretowany jest inny zapis konstytucyjny dotyczący KRS, mówiący o tym, jaka ma być rola KRS, że ma ona stać na straży niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Nie cytuję oczywiście dosłownie, taki jest mniej więcej sens tego zapisu. No więc tutaj jest bój interpretacyjny, ale on nie wynika wprost z zapisu konstytucyjnego, on wynika z odmiennych interpretacji zapisu, który jest w swojej istocie zupełnie ogólnikowy. Więc to, co ja tutaj Państwu opowiem, będę oczywiście opierał, jak zwykle zresztą, na tym, co po prostu możemy znaleźć w aktach prawnych konstytuujących
Polski Ład Prawny, który w wielu zresztą sytuacjach, opierając się na niejasnej, nieprecyzyjnej konstytucji, po prostu budzi wątpliwości. Co nie oznacza, że działania władzy, czy to poprzedniej, czy obecnej, jeszcze tych wątpliwości nie wzmacniają, jeszcze nie potęgują chaosu prawnego. Więc jeżeli spojrzymy w miarę po kolei na sytuację prawną, to zobaczymy, że w pierwszym kroku tak zwanego porządkowania mediów, czy no różne tutaj terminy, różne sformułowania były używane przez Platformę Obywatelską, Platforma Obywatelska sięgnęła po najradykalniejszą metodę, jednocześnie najbardziej wątpliwą prawnie, co zostało skrytykowane przez wiele osób, bynajmniej niesympatyzujących osób i środowisk, bynajmniej niesympatyzujących z poprzednią władzą. Takie wątpliwości na przykład miał redaktor naczelny serwisu OKO.press pan Piotr Pacewicz. Takie wątpliwości wyrażała również Helsińska Fundacja Praw Człowieka, z której przecież wywodzi się i którą kierował przez długi czas pan Adam Bodnar, obecny minister sprawiedliwości, który jakoś teraz nabrał wody w usta i po prostu stwierdził, że ma wielkie zaufanie do pana ministra Sienkiewicza, a poza tym czytał opinie wybitnych prawników, którzy mu powiedzieli, że tak właśnie można. No, jak się okazuje, organizacja, z której się wywodzi pan Adam Bodnar, uznała, że jednak nie można zrobić tego, co zrobił pan minister Sienkiewicz, bo w swoim oświadczeniu napisała najpierw oczywiście o tym, co się złego działo w mediach państwowych i właściwie trudno się z tym nie zgodzić, kiedy czytamy w tym oświadczeniu, media te stały się tubą propagandową obozu rządzącego, co w kontekście wyborów potwierdzały m.in. misje obserwacyjne Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Rzeczywiście tak było. No, dalej mamy sformułowania typowe też dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W telewizji publicznej wielokrotnie pojawiały się również materiały nawołujące do wrogości wobec określonych grup społecznych, w tym także treści stanowiące mowę nienawiści, m.in. o charakterze ksenofobicznym i homofobicznym. No, tutaj pewnie moglibyśmy z tym dyskutować, ale generalnie rzecz biorąc, krytyka pod adresem mediów publicznych, państwowych, rządowych, jak zwał, tak zwał, za poprzedniej władzy nie budzi raczej wątpliwości, choć różnie pewnie bym tutaj inaczej niż Helsińska Fundacja rozkładał akcenty. No ale dalej czytamy w tym oświadczeniu. Nie możemy jednak nie zauważyć, że sposób rozpoczęcia zmian w mediach publicznych budzi poważne wątpliwości prawne. Zgodnie z komunikatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zmiany w składzie władz mediów publicznych nastąpiły na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. Zauważamy jednak, że kwestia powoływania i odwoływania składów osobowych organów mediów publicznych regulowana jest obecnie w ustawie o radiofonii i telewizji oraz ustawie o Polskiej Agencji Prasowej. Przepisy regulujące kompetencje Rady Mediów Narodowych w tym zakresie nie były bezpośrednio przedmiotem kontroli konstytucyjnej Trybunału Konstytucyjnego, ani nie były poddane badaniu co do zgodności z prawem międzynarodowym lub konstytucją przez sądy krajowe, Europejski Trybunał Praw Człowieka lub Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dalej mamy tutaj wspomnienie również o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 roku. To oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podsumowuje nam dosyć dobrze wszystkie wątpliwości i powody, dla których ja również uważam, że prawo zostało złamane przez pana ministra Sienkiewicza w tym pierwszym kroku, i zaraz zajmę się tym bardziej szczegółowo, wspominając tylko najpierw, że jednym z powodów, czy z jednym z uzasadnień, które pan minister Sienkiewicz podnosił i przywoływał jako przyczynę swojego postępowania, swojego działania, była uchwała Sejmu, która to uchwała wzywała do naprawienia sytuacji w mediach publicznych. No tylko tę kwestię uchwały zostawiam tu kompletnie na boku, ponieważ powoływanie się na uchwałę jako na motywację, podstawę jakiegokolwiek działania jest no, albo świadectwem kompletnego niezrozumienia porządku prawnego, albo już po prostu skrajnym pójściem na rympał, bo przypomnę, że uchwała Sejmu, podkreślam Sejmu, bo czym innym jest na przykład uchwała Rady Gminy, tam po prostu uchwała jest czymś takim jak ustawa na poziomie Sejmu, ale uchwała Sejmu jest tylko wyrażeniem pewnego stanowiska.
może być na przykład uchwała Sejmu, która będzie mówiła o tym, że Polsce należy się Alaska, ale kompletnie nic z tego nie wynika. To jest tylko jakieś wyrażenie woli czy opinii posłów, natomiast nie jest to żadna podstawa prawna. To nie jest źródło prawa. Uchwała nie jest źródłem prawa, więc tutaj powoływanie się na uchwałę jako na podstawę działania pana ministra Sienkiewicza, czy też jako na uzasadnienie pozaprawnego działania pana ministra Sienkiewicza, po prostu nie ma sensu. Zostawmy uchwałę na boku z miłosierdzia dla pana ministra. Co nam w takim razie zostaje? Otóż pan minister uznał, że on może sobie odwołać zarządy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej, bo jest przedstawicielem właściciela, wyłącznego właściciela i udziałowca tych spółek, czyli Skarbu Państwa. Tu jeszcze przypomnę dla porządku, jaki jest układ tych mediów. PAP, no to jest oczywiście jeden PAP, jedna Polska Agencja Prasowa. Jeżeli chodzi o telewizję, to mamy centralny ośrodek Telewizji Polskiej i mamy ośrodki regionalne, które, uwaga, są częścią z prawnego punktu widzenia tej samej spółki, tej samej struktury. Inaczej to wygląda w przypadku Polskiego Radia. Mamy centralne Polskie Radio, to jest jedna spółka, i mamy odrębne spółki w postaci rozgłośni regionalnych. No tak to jest po prostu ułożone. Tutaj może warto zaznaczyć, że wszystkie te zmiany przewalają się górą, czyli one dotyczą PAP-u, dotyczą Telewizji Polskiej łącznie de facto z ośrodkami regionalnymi, bo wszystko to dzieje się w ramach jednej spółki. Dotyczą Polskiego Radia Centralnego, ale nie dotyczą rozgłośni regionalnych, gdzie zmiany musiałyby być przeprowadzone po prostu oddzielnie, bo są to, jak powiedziałem, oddzielne spółki. Więc na razie rozgłośnie regionalne działają z tymi samymi radami nadzorczymi i z tymi samymi zarządami, jak działały, choć rzecz jasna można podejrzewać, że ta fala pewnie i do rozgłośni regionalnych w końcu dojdzie. No więc pan minister uznał, wracając do tego wątku, że on jako przedstawiciel właściciela może sobie odwołać i powołać nowe, odwołać istniejące i powołać nowe zarządy. No tylko, że w ten sposób ewidentnie złamał tutaj prawo. Tutaj dochodzimy do takiego konfliktu, czy też do takiej zasady generalnej, która w tym wypadku działa na korzyść przeciwników, krytyków postępowania pana ministra. Lex specialis derogat legi generali. Co to oznacza? W tłumaczeniu prawo specjalne, prawo szczególne ma przewagę, ma pierwszeństwo przed prawem ogólnym. Oznacza to, że jeżeli mamy jakiś przepis, który dotyczy specjalnie jakiejś struktury, jakiejś dziedziny, jakiejś sprawy, instytucji, to ten przepis ma pierwszeństwo przed przepisami ogólnymi. Czyli jeżeli mamy kodeks spółek handlowych, Telewizja Polska dla przykładu ma status spółki, jest spółką, jednoosobową spółką Skarbu Państwa, to i tak pierwszeństwo w regulowaniu spraw dotyczących Telewizji Polskiej będzie miała ustawa o radiofonii i telewizji, bo ona specjalnie dotyczy tej jednej spółki. Ale uwaga, to będzie miało znaczenie w dalszym ciągu tego wywodu, jeżeli to działa tylko wtedy, jeżeli to prawo specjalne, prawo szczególne zawiera konkretne przepisy dotyczące danej kwestii. Czyli patrzymy w tym wypadku, czy ustawa o Polskiej Agencji Prasowej oraz ustawa o radiofonii i telewizji zawierają przepisy mówiące o tym, jak się powołuje zarządy. I tak, proszę Państwa, zawierają te przepisy. W przypadku ustawy o Polskiej Agencji Prasowej jest to artykuł 8 i artykuł 9 tej ustawy. W przypadku ustawy o radiofonii i telewizji jest to artykuł 27 tej ustawy. Żeby nie być tutaj gołosłownym, zacytuję Państwu artykuł 8 ustawy o Polskiej Agencji Prasowej mówi tak.
W ustępie pierwszym zarząd spółki liczy od 1 do 3 członków. W ustępie drugim członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. Artykuł 9 mówi: Rada Nadzorcza powoływana przez Radę Mediów Narodowych liczy 3 członków. To jest ustawa o PAP, artykuł 8 i 9. W przypadku natomiast ustawy o radiofonii i telewizji mamy artykuł 27, który w ustępie 3 mówi: członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych, a artykuł 28 w ustępie 1e mówi: członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. Czyli w tych dwóch ustawach mamy wprost powiedziane, że to Rada Mediów Narodowych powołuje i odwołuje członków zarządu tych mediów. No i tutaj się pojawia argument ze strony zwolenników akcji pana ministra Sienkiewicza, że przecież Rada Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna. No więc, proszę Państwa, to też jest argument, wszystko na to wskazuje, nieprawidłowy. Osoby, które go używają, powołują się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia, już wspomniane przeze mnie wcześniej, w oświadczeniu, kiedy cytowałem oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, powołują się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że z tego orzeczenia właśnie wynika niekonstytucyjność Rady Mediów Narodowych. Ale proszę Państwa, nic takiego z tego orzeczenia nie wynika. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 roku, przypomnę tutaj, że przewodniczącym składu orzekającego był w tej sprawie ówczesny prezes Trybunału pan Andrzej Rzepliński, a sprawozdawcą był pan sędzia Marek Zubik. Otóż to orzeczenie dotyczyło stanu prawnego z 30 grudnia 2015 roku. Kiedy jeszcze Rada Mediów Narodowych nie istniała, ponieważ ona została powołana dopiero ustawą, która weszła w życie w czerwcu następnego roku, 2016. No czyli jako żywo to orzeczenie nie mogło dotyczyć Rady Mediów Narodowych. Ono dotyczyło czego innego. Ono dotyczyło nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z 30 grudnia 2015 roku i mówiło o tym, że nie można pozbawiać, między innymi mówiło o tym, że nie można pozbawiać Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wszelkich kompetencji w kwestii powoływania i odwoływania zarządów mediów publicznych. I tutaj pozwolę sobie zacytować z tego orzeczenia kilka akapitów, bo one również mówią o tym, że już została powołana Rada Mediów Narodowych, tylko przypomnę, Rada Mediów Narodowych nie była przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny, ustawa o Radzie Mediów Narodowych. Mianowicie czytamy tak: w związku z wejściem w życie ustawy z 22 czerwca 2016 roku o Radzie Mediów Narodowych, stan prawny kwestionowany przez wnioskodawców uległ zmianie przed wydaniem orzeczenia w niniejszej sprawie. Przewidziany pierwotnie w ustawie nowelizującej, tej, którą badał Trybunał, mechanizm obsadzania funkcji w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa został w pełni zastąpiony procedurą zakładającą udział nowo powołanego organu państwa, Rady Mediów Narodowych. Z tego względu Trybunał umorzył postępowanie w odniesieniu do tych zakwestionowanych przepisów ustawy nowelizującej, które zostały zmienione ustawą o Radzie Mediów Narodowych. Bo o co tu chodziło? PiS znowelizował sobie wtedy, w grudniu 2015 roku, ustawę o radiofonii i telewizji tak, żeby można było łatwo wymienić tylko za sprawą decyzji ministra skarbu właśnie zarządy mediów publicznych. Dlaczego to zrobił? No dlatego, że skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wtedy nie pozwalał
PiS-owi na dokonanie tych zmian. I stąd potem był pomysł na powołanie Rady Mediów Narodowych, tak żeby przenieść kompetencje, pozbawić tych kompetencji Krajową Radę, przenieść te kompetencje do Rady Mediów Narodowych i w ten sposób PiS, ponieważ Rada Mediów Narodowych, przypomnę, jest powoływana tylko przez prezydenta w mniejszości, w większości przez Sejm, liczy sobie 5 członków, żeby PiS mógł już całkowicie kontrolować obsadzanie tych stanowisk. Taki był zamysł. Dalej czytamy tak w tym orzeczeniu. Konstytucja nie reguluje kompleksowo modelu funkcjonowania radiofonii i telewizji. Nazywa jednak zadania, jakie należy realizować w tej sferze oraz powierza ich wykonywanie wyodrębnionemu organowi, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ustawodawcy przysługuje dosyć spora swoboda w kształtowaniu organizacyjnego wymiaru działania radiofonii i telewizji. Nie może jednak normować tej sfery w taki sposób, który skutkować będzie pozbawieniem Krajowej Rady kompetencji służących wykonywaniu jej konstytucyjnych zadań. Przyznanie określonych, w tym także kreacyjnych, uprawnień w sferze mediów publicznych organom powołanym do życia przez ustawodawcę nie jest konstytucyjnie wykluczone. Musi się jednak wiązać z pozostawieniem Krajowej Radzie decydującego głosu w ramach ustawowego modelu funkcjonowania radiofonii i telewizji. Organ państwa, to jest kluczowe zdanie, organ państwa powołany w drodze ustawy nie może pozbawiać możliwości wykonywania zadań i kompetencji organu konstytucyjnego. Za niekonstytucyjne, czytamy dalej, zostały uznane te rozwiązania ustawy nowelizującej, które całkowicie wyłączyły udział Krajowej Rady w procedurze obsadzania organów spółek publicznej radiofonii i telewizji. No i teraz tak, jak czytamy to orzeczenie, to oczywiście na myśl przychodzi nam natychmiast Rada Mediów Narodowych, no bo rzeczywiście to, co w tym orzeczeniu jest, absolutnie można by odnieść do Rady Mediów Narodowych. Ona pozbawiła organ konstytucyjny, jakim jest Krajowa Rada, kompletnie pozbawiła go wpływu na obsadzanie stanowisk w mediach publicznych. Jak jasno wynika z tego orzeczenia, jest to niedopuszczalne. I taką argumentację przedstawiło dwóch mało znanych prawników w rozmowie z Piotrem Pacewiczem w serwisie OKO.press, mówiąc, że no z tego orzeczenia wynika jakby tak awansem, że Rada Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna. Tylko że proszę Państwa, w Polsce obowiązuje domniemanie konstytucyjności ustaw. To nie jest tak, że Trybunał orzeknie w sprawie jednej ustawy i my sobie z tego wyinterpretowujemy, co będzie w przyszłości niekonstytucyjne. Oczywiście można zrobić takie założenie, że gdyby ustawa, dana ustawa trafiła do Trybunału, to pewnie, patrząc na to, co Trybunał orzekał w przeszłości, orzeczenie byłoby takie, a nie inne, ale Trybunał musi to każdorazowo stwierdzić wobec każdej ustawy. Czyli do Trybunału musiałaby trafić ustawa o Radzie Mediów Narodowych, a nie trafiła. I to jest właśnie to, co napisała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Jeszcze raz, żeby wskazać możliwie prosto, o co tutaj chodzi. Obrońcy działania pana Sienkiewicza mówią, ponieważ mamy orzeczenie Trybunału z grudnia 2016, chociaż ono nie dotyczy Rady Mediów Narodowych bezpośrednio, to jego kształt jest taki, że świadczy o tym, że Rada Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna, czyli to pan minister mógł sobie tutaj zmienić te organy zarządcze spółek. Nie, proszę Państwa, bo Trybunał musiałby po pierwsze wprost orzec w sprawie Rady Mediów Narodowych, a nie orzekł w żadnym momencie, i po drugie, żeby było śmieszniej, z tego orzeczenia, z tego, co ja Państwu przeczytałem, wynika, że Trybunał zaznaczył, że nie można pozbawiać Krajowej Rady wszystkich kompetencji, jeżeli chodzi o obsadzanie stanowisk w mediach państwowych. A przecież dokładnie to zrobił pan minister Sienkiewicz. Nie konsultując się w żaden sposób z Krajową Radą, po prostu wziął i sobie wymienił, czy tak przynajmniej to ogłosił, wymienił sobie zarządy tych firm. Czyli zrobił coś, co wykluczało, zostało wykluczone przez Trybunał Konstytucyjny, zostało wskazane w tym orzeczeniu jako niekonstytucyjne. Czyli zadziałał w sposób, można powiedzieć na podstawie tego orzeczenia, niekonstytucyjny. Czyli jak weźmiemy to wszystko pod uwagę, to widzimy,
taka jest moja ocena, moja teza, że działanie pana ministra Sienkiewicza na tym etapie było po prostu złamaniem prawa, było ordynarnym pójściem na rympał. W tej sytuacji pozostaje jeszcze zobaczyć, jak zachowa się sąd rejestrowy, co zostanie odnotowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, chociaż wiemy już, że jesteśmy na kolejnym etapie tego sporu, ale mimo wszystko jest to bardzo interesujące. Ja bym tu o niczym nie przesądzał, dlatego że w KRS-ach działy się czasem bardzo dziwne rzeczy i naprawdę nie jest tutaj z góry, czyli trudno z góry tutaj zakładać, że sędzia w KRS zachowa się w taki albo inny sposób. Tu chciałbym zwrócić uwagę, że koalicja mogła wybrać budzący znacznie mniejsze wątpliwości prawne sposób działania. Na przykład, i to jest w ogóle podstawowy postulat, który można by do koalicji mieć, mogła mieć już gotowy plan naprawy ładu medialnego w momencie, kiedy zabierała się za odbijanie mediów publicznych. I wydaje mi się, że to jest coś zupełnie oczywistego, że z takim planem powinna była do tych spółek wejść. Być może należało w ogóle przed rozpoczęciem tego procesu próbować taką nowelizację ustawy medialnej uchwalić, konsultując się z prezydentem. No najwyżej by nic z tego nie wyszło, ale taka próba powinna była zostać najpierw podjęta. Dlaczego nie została, to jeszcze o tym powiem. Wreszcie można było zadziałać sposobem chyba budzącym najmniejsze wątpliwości, a mianowicie skorzystać z takiej furtki, którą daje ustawa o Radzie Mediów Narodowych. I to jest, proszę Państwa, furtka zawarta w artykule 7 ustawy, ustępie 3. Mianowicie, artykuł 7, ustęp 3 ustawy o Radzie Mediów Narodowych mówi tak. Organ, który wybrał albo powołał członka rady, odwołuje go przed upływem kadencji w przypadku, i teraz podpunkt pierwszy, punkt pierwszy, naruszenia zakazu, o którym mowa w artykule 5 ustęp 2 lub 3. No to patrzymy, co mówi nam ten artykuł 5 ustęp 2 lub 3. Artykuł 5 w ustępie 2 mówi nam o tym, że członkostwa w Radzie nie można łączyć z, i tu są różne punkty wymienione, między innymi członkostwem w organie jednostki samorządu terytorialnego, a ustęp 3 mówi, członkiem Rady nie może być osoba posiadająca udziały albo akcje spółki lub w inny sposób uczestnicząca w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym. No i tutaj mamy postać pana Krzysztofa Czabańskiego. Pan Krzysztof Czabański został powołany do Rady Mediów Narodowych przez Sejm. Jego kadencja, tak jak kadencja wszystkich członków powoływanych przez Sejm, została odnowiona w bodajże czerwcu 2022, w lipcu, przepraszam, 2022 roku. Więc również Sejm mógłby go odwołać, gdyby stwierdził właśnie, że pan Krzysztof Czabański narusza któryś z tych artykułów. No i ja tu nie chcę niczego przesądzać, żeby było jasne, natomiast są takie przesłanki, są takie pogłoski, że pan Krzysztof Czabański rzeczywiście któryś z tych artykułów ustawy naruszał. I można było spokojnie na podstawie właśnie tego artykułu pana Krzysztofa Czabańskiego odwołać, powołać kogoś, kto pasowałby obecnej większości. Wtedy razem z tymi członkami prezydenckimi byłoby tutaj 3 członków Rady Mediów Narodowych, a jako że w 2020 roku do Rady Mediów Narodowych pan prezydent powołał dwóch członków związanych z lewicą, pana Marka Rutkę i pana Roberta Kwiatkowskiego, byłego zresztą prezesa Telewizji Polskiej, no to w ten sposób strona, że tak powiem, antypisowska, czy przeciwnicy obecnego układu, czy dotychczasowego układu w telewizji publicznej, w ogóle w mediach państwowych, mieliby po prostu w Radzie Mediów Narodowych przewagę i dzięki temu mogliby spokojnie mianować swoich prezesów tychże mediów, bez łamania prawa i bez pójścia na rympał.
to dawałoby możliwość działania poprzez Radę Mediów Narodowych nowej większości, przynajmniej podjęcia takiej próby działania, być może w porozumieniu z prezydentem, bo przypominam, właśnie razem z tymi prezydenckimi członkami wtedy byłaby przewaga nad tymi dwoma pozostałymi, dwojgiem pozostałych członków powołanych przez Sejm jeszcze przez poprzednią większość. No i tutaj można by spróbować coś z tym zrobić, podjąć przynajmniej taką próbę. Najwyżej byłyby kontrowersje wokół podstaw odwołania pana Krzysztofa Czabańskiego, ale byłyby to, jak sądzę, jedyne kontrowersje, nie byłoby tego wszystkiego, co się działo poza tym wokół tego sposobu, którego ostatecznie użył Bartłomiej Sienkiewicz. No, dlaczego nie podjęto takiej próby? Trudno powiedzieć. Mogła wreszcie koalicja zrobić od początku to, co w tej chwili zrobił Bartłomiej Sienkiewicz, i do tego właśnie ruchu pana ministra Sienkiewicza w tej chwili przechodzę. Czyli do postawienia tych trzech spółek w tak zwany stan likwidacji. Żeby było jasne, pomijam tutaj wszystkie te kontrowersje związane z formalną stroną postawienia ich w stan likwidacji, czyli wszystko to, o czym między innymi pisał Marcin Dobski, kwestia tego, czy faktycznie odbyło się formalnie odpowiednio walne zgromadzenie, no, które by się składało po prostu z samego pana ministra Sienkiewicza, ale ono powinno zostać w odpowiedni sposób przeprowadzone, czy był na to czas, czy pan minister miał szansę zdążyć, to wszystko pozostawiam na boku, tu być może trzeba będzie rzeczywiście przeprowadzić jakieś postępowanie wyjaśniające, również jeżeli chodzi o panią notariusz, która brała w tym udział. Nie wiem, jak mówię, zostawiam to na boku, ponieważ dla mnie bardziej interesująca jest czysto prawna strona tego i co to właściwie oznacza dla telewizji publicznej. Otóż pierwsze pytanie, które się pojawia i wokół którego są kontrowersje, to jest, czy pan minister mógł postawić te spółki w stan likwidacji. I tutaj oczywiście strona pisowska, sprzyjająca poprzedniej większości, mówi: nie, nie mógł, bo właśnie to są spółki, które działają na specjalnych zasadach. I tu przywołują znowu tę zasadę, że lex specialis derogat legi generali. Ale problem polega na tym, że akurat jeżeli chodzi o postawienie spółek w stan likwidacji, to ustawy o Polskiej Agencji Prasowej i ustawa o radiofonii i telewizji tego akurat nie mówi. Ona nie zawiera żadnych specjalnych regulacji dotyczących postawienia tych spółek w stan likwidacji. Mało tego, obie te ustawy zawierają następujące zapisy. Jak spojrzymy do ustawy o radiofonii i telewizji, to czytamy tam w artykule 26 w ustępie 3, przepraszam, w ustępie 4. Do spółek wymienionych w ustępie 2 i 3, to jest właśnie Telewizja Polska, Polskie Radio, stosuje się z zastrzeżeniem artykułów 27-30, to są artykuły mówiące o powoływaniu władz, ustawy, przepisy kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem artykułów 312-402, to one tutaj nie mają znaczenia. Jeszcze raz, do spółek, do Polskiego Radia oraz rozgłośni Polskiego Radia Regionalnych i do Telewizji Polskiej stosuje się, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to powoływania władz, przepisy kodeksu spółek handlowych. No i to właśnie zrobił pan minister Sienkiewicz. To samo znajdziemy w ustawie o Polskiej Agencji Prasowej, gdzie czytamy w artykule 5. Do spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku, kodeks spółek handlowych, chyba że ustawa stanowi inaczej, ale akurat ustawa nie stanowi inaczej w kwestii postawienia w stan likwidacji. Czyli wszystko wskazuje na to, że pan minister, stawiając te spółki w stan likwidacji, po prostu mógł to zrobić. Ale tutaj pojawia się haczyk, którego ja nie podejmuję się rozstrzygać czy rozcinać. Myślę, że tutaj nawet prawnicy będą mieli problem, bo jest to po prostu sytuacja niejasna. Otóż wszystkie te trzy spółki plus rozgłośnie regionalne Polskiego Radia Rzecz Jasna są powołane odrębnymi ustawami. Ponieważ są powołane odrębnymi ustawami, no to ich nie można zlikwidować. Finałem postępowania likwidacyjnego
nie może być ich likwidacja, ponieważ to by wymagało zmiany ustawy. One musiałyby zostać zlikwidowane poprzez zmianę ustawy. A to z kolei oznacza, że procedura likwidacji spółek nie może zmierzać w ich wypadku do jej podstawowego celu. I te wątpliwości wzmacnia jeszcze lektura komentarzy do kodeksu spółek handlowych. Tutaj mam przed sobą chyba najaktualniejszy komentarz pana Andrzeja Kidyby, stan prawny na 30 września 2023 roku, w którym czytamy tak. Tam, gdzie mowa jest o artykule 459 przyczyny rozwiązania spółki i w komentarzu w rozdziale pojęcie likwidacji spółki czytamy tak. Postępowanie likwidacyjne stanowi zespół czynności będących odwrotnością fazy tworzenia spółki. Możemy uznać, że spółka w likwidacji jest osobą prawną o szczególnym charakterze, której zdolność do czynności prawnych ze względu na cel jest ograniczona. Należy jednak zaznaczyć, że spółka w dalszym ciągu zachowuje swoją podmiotowość i osobowość prawną w pełnym zakresie. No ale mamy tutaj już wzmiankę o tym, że zdolność do czynności prawnych ze względu na cel tej likwidacji, którym jest przecież po prostu zlikwidowanie firmy, jest ograniczona. Dalej czytamy w tym samym komentarzu tak. Spółka w czasie likwidacji nie prowadzi swojej statutowej działalności, ale dokonuje jej zwinięcia, w cudzysłowie, czyli zakończenia interesów i rozliczenia się z osobami trzecimi, w tym akcjonariuszami. Przeprowadzenie likwidacji spółki ma charakter obligatoryjny. Natomiast artykuł 460, paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje jedynie możliwość wstrzymania postępowania likwidacyjnego i zapobieżenia rozwiązaniu spółki. To też jest istotne z punktu widzenia tego, co mówi pan minister Sienkiewicz, że może w dowolnym momencie rzekomo to postępowanie likwidacyjne niejako skasować, czyli jakby przywrócić poprzedni stan. No z tego komentarza, a także z innych wzmianek czy artykułów, które na ten temat udało mi się do teraz przeczytać, wynika, że jest tutaj jednak pewien haczyk. To znaczy z jednej strony pan minister miał ewidentnie prawo postawić te spółki w stan likwidacji, bo to wynika z ustaw, które regulują ich działanie i ich istnienie, ale jednocześnie jak je postawił w stan likwidacji, nawet jeżeli miał prawo, a miał prawo tu wyznaczyć likwidatora i powyznaczał tych, na tych likwidatorów te same osoby, które wcześniej powołał bezprawnie na prezesów tych spółek, to nawet jeśli, to oni wszyscy powinni dążyć do zlikwidowania tych spółek. To nie może być tak, z prawnego punktu widzenia, tak przynajmniej ja to rozumiem, tak to wynika również z tego komentarza do KSH, który tu Państwu zacytowałem, że spółka w stanie likwidacji działa sobie po prostu tak samo, jak działała wcześniej. No bo likwidacja ma jakiś cel, a jednocześnie widzimy, że ta likwidacja nie może zostać osiągnięta. Ten cel nie może zostać osiągnięty, ba, być może w ogóle nie można go postawić nawet, skoro to są spółki istniejące na podstawie ustaw. No i teraz bądź tu mądry. Że ja uważam, że ilu prawników, tyle będziemy mieli tutaj wyjaśnień i opinii. To jest tak specyficzna sytuacja, tak nieprzewidywalna i tak zapętlona, jak Państwo widzą, zderzają się tutaj różne normy prawne i w zasadzie trudno z tego znaleźć jakieś rozwiązanie. Ja myślę, że nawet pod tym filmem znajdą się komentarze pewnie i prawników, którzy wiem, że mnie oglądają i których pozdrawiam, którzy będą swoje interpretacje tutaj umieszczać. Od razu z góry za to dziękuję, natomiast rozumiem, że tych interpretacji będzie po prostu bardzo dużo i pewnie one też będą zdeterminowane i będą bardzo różne i będą też zdeterminowane prawdopodobnie tym, jakie poglądy także polityczne po prostu ma dana osoba. Mówię o tym dlatego tak szczegółowo, żeby Państwu pokazać, w jakim stanie zapętlenia prawnego myśmy się znaleźli. Mimo że ta metoda, którą teraz pan minister Sienkiewicz zastosował, wydaje się lepsza, mniej jadąca po bandzie, bardziej klarowna i przejrzystsza niż to, co zrobił na początku, to jednak mimo wszystko mamy tutaj również niezłe zapętlenie prawne,
No, jest tam jeszcze taki aspekt, który gdzieś w tle się pojawia i którego ja już nie podejmuję się rozstrzygać, to znaczy co z ewentualnym zaskarżeniem takiego postawienia spółki w stan likwidacji przez zarząd, no bo tutaj z kolei mielibyśmy pytanie, kto tym zarządem jest, kto zostanie wpisany lub nie zostanie wpisany do KRS-u. Zobaczymy jeszcze, ta sytuacja może się dalej rozwijać. Z całą pewnością natomiast pan minister zgrabnie tutaj wykorzystał weto pana prezydenta do ustawy okołobudżetowej, bo ono rzeczywiście może uzasadniać twierdzenie, że sytuacja finansowa, może to być podstawą do postawienia spółki w stan likwidacji, że sytuacja finansowa spółki jest tak zła, że ona nie będzie w stanie działać. Zresztą, jeżeli mogę tutaj pozwolić sobie na dygresję związaną właśnie z tym, to miejmy tę świadomość, że media państwowe bez tej państwowej dotacji, która niekoniecznie musi wynosić aż 3 miliardy złotych, tak jak to pierwotnie było zaplanowane, no ale nie wiem, powiedzmy miliard złotych, one faktycznie najprawdopodobniej nie będą w stanie przetrwać. I być może jeszcze ma to mniejsze znaczenie w przypadku tych największych centralnych spółek Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Przede wszystkim wydaje mi się, że Telewizja Polska jakoś tam by się jeszcze przez to przeczołgała, przynajmniej ta centralna telewizja, ale znacznie gorzej już pewnie z Polską Agencją Prasową, gorzej z Polskim Radiem, natomiast kompletny dramat to będzie w ośrodkach regionalnych, bo ośrodki regionalne, które po prostu nie zarabiają tyle na reklamach, bez tych pieniędzy, z których i tak zresztą z tej dotacji rządowej dostawały bardzo niewielką część, ale bez tych pieniędzy regionalne ośrodki Telewizji Polskiej i rozgłośnie Polskiego Radia po prostu mogą przestać działać. Po prostu skończą się pieniądze na działanie. Więc to jest jeszcze konsekwencja tego stanu rzeczy. Tutaj Sławomir Mentzen może mieć rację, który jako zwolennik, ja się pod tym akurat nie podpisuję, ale jako zwolennik likwidacji mediów państwowych w ogóle napisał jakiś czas temu, parę dni temu na Twitterze, że nigdy jeszcze nie byliśmy tak blisko właśnie likwidacji mediów państwowych ze względu na to, że może zabraknąć pieniędzy. Jeżeli spojrzymy na proces przejmowania tych mediów, to zobaczymy, że tutaj żadnego dobrze skonstruowanego planu nie było. Przecież koalicja miała na skonstruowanie takiego planu 8 lat. Miała miesiąc trwania tymczasowego rządu Mateusza Morawieckiego, żeby się przygotować. I w ogóle się nie przygotowała. To, co zobaczyliśmy, to była jedna wielka improwizacja oparta na znanym doskonale mickiewiczowskim schemacie. Szabel nam nie zabraknie. Szlachta na koń wsiędzie. Ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. No i oni dokładnie tak to właśnie zrobili. Dokładnie na tej zasadzie. Widzieliśmy kompletną amatorszczyznę, jeżeli chodzi o to, kto tam się znalazł, jak były robione te programy, czy właściwie ten jeden program, który w końcu udało się zrobić następnego dnia, dopiero po przejęciu telewizji, zamknięcie TVP Info. Nie wiem, być może dzisiaj, ja to nagrywam w nocy z czwartku na piątek, więc być może dzisiaj w piątek TVP Info znowu ruszy. Widać, że tutaj jest kompletny chaos. Ja zresztą też, jak rozmawiam z ludźmi, z znajomymi, którzy pracują czy to w Polskim Radiu, czy w Telewizji Polskiej, nie na tych wcale głównych, pierwszoplanowych stanowiskach, bo te gwiazdy to tam już pouciekały. To państwo przecież pewnie widzą. Natomiast ludzie, którzy są zwykłymi reporterami, dziennikarzami, pracownikami technicznymi, oni nic nie wiedzą. To jest kompletny chaos. Nie ma kto prowadzić programów w Polskim Radiu. Pracownicy techniczni w Telewizji Polskiej nie wiedzą, kiedy będą mieli dyżury, czy mają w ogóle przychodzić w styczniu do pracy, nie przychodzić. To samo zwykli dziennikarze. Pracują, nie pracują. Kto jest ich pracodawcą? To jest po prostu jeden wielki, proszę państwa, burdel. Tak to trzeba po prostu nazwać. Więc nie było tu żadnego planu. Koalicja nie przejęła tych mediów z jakimś planem w ręku. Oni powinni byli tam przyjść i powiedzieć, proszę państwa, tu mamy plan naprawy mediów publicznych. To jest nasz projekt. Przejmujemy te media po to, żeby ten projekt zrealizować. Ale nic takiego nie nastąpiło. Wręcz przeciwnie. Widzimy też, że musiały być chyba duże problemy kadrowe, bo skoro ściąga się ludzi takich jak stary komuch Sławomir Zieliński, który zostaje szefem biura programowego Telewizji Polskiej,
no to jest to po prostu rozpacz. Jeżeli reanimuje się starych, wyciągniętych gdzieś z lamusa ludzi takich jak pan Orłoś, którzy w dodatku no, są tak ewidentnie po jednej stronie tego sporu politycznego, że kompletnie nie dają żadnej rękojmi należytego kierowania programem informacyjnym. Przypomnę, że pan Orłoś ma kierować znowu Teleekspresem. No to o czym my tutaj mówimy? Czy tu w ogóle można mówić serio o jakiejkolwiek naprawie mediów publicznych? Przecież to nie jest żadna naprawa mediów publicznych, tylko jest to po prostu ordynarny TKM, co ja zresztą dawno temu przewidywałem. Uruchomiono miotłę zamiast indywidualnego rozpatrywania spraw. Ja pamiętam doskonale, jak z kręgów bliskich Platformie dobiegały takie komentarze, takie, o takich planach była mowa, że no, po przejęciu mediów przecież trzeba będzie każdą sprawę, każdego pracownika potraktować indywidualnie, a tymczasem co się dzieje? No, wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób byli widoczni w tej telewizji robionej za czasów Prawa i Sprawiedliwości, wylatują po prostu hurtowo. No, takie dwa przykłady moje ulubione, to jest raz zapowiedź, nie wiem czy to się sprawdzi na 100%, no, ale jest to wśród zapowiedzi, pojawia się to w informacjach prasowych, zwolnienie Przemysława Babiarza. Nie wiem naprawdę dlaczego, to znaczy widzę tylko takie uzasadnienie, że Przemysław Babiarz po prostu ma prywatnie konserwatywne poglądy i no, nie jest panem Orłosiem, prawda, i pracował w tej telewizji. Albo rezygnacja, nie wiem czy też zwolnienie, bo tutaj zdaje się nie ma żadnej deklaracji do tej pory, z korespondentki w Brukseli Dominiki Cosić. No ja rozumiem, że być może są jakieś powody, może jakieś argumenty są za tym, żeby z pani Cosić zrezygnować, no ale to należałoby je pokazać, prawda, dowieść tego, pokazać jej korespondencję, wskazać gdzie było coś nie tak, zadać pytanie, czy rezygnacja to jest jedyny sposób, prawda? Czy jednak nie można tych błędów ewentualnie naprawić, ale nie, tu leci miotła po prostu hurtem, bo trzeba zrobić miejsce dla naszych. No więc nie łudźmy się, to nie jest żadna naprawa mediów publicznych. No i wreszcie jeszcze jeden aspekt tej zmiany, czyli skasowanie dostępu do dawnych wydań Wiadomości, oczywiście pod hasłem takim, że my tutaj kasujemy propagandę, prawda? Propagandowe Wiadomości kasujemy. No przecież to jest rok 1984. To nawet z punktu widzenia publicystów czy dziennikarzy, którzy chcieliby porównywać program ten 1930, czy jak on się tam nazywa, z dawnymi Wiadomościami, dostęp do tych Wiadomości, do archiwum Wiadomości powinien być, no, jest po prostu potrzebny do tego, żeby takie porównanie zrobić. Natomiast tutaj mamy jakąś taką cenzurę jak z Orwella, prawda? Wyczyścimy to, odbierzemy wam dostęp do tego, co było, żebyście nie pamiętali. Tego nie było, prawda? Cancel culture. I teraz przechodzę już do aspektu politycznego tego wszystkiego, co się dzieje, bo można sobie zadać pytanie, dlaczego Donald Tusk wybrał taką właśnie metodę działania na rympał oraz tę stalową miotłę, która tam wszystkich wymiata. Moim zdaniem przyczyn jest kilka. Pierwsza przyczyna to potrzeba szybkiego zaspokojenia w tej bardzo widocznej dziedzinie, jaką są media państwowe, zapotrzebowania twardego, antypisowskiego elektoratu. Była obietnica i ta obietnica, jedna przynajmniej, zrobienia porządku chociaż w jednej sferze natychmiast, musiała zostać spełniona. No, PiS miał coś takiego z 500+, tylko że tam było to, można powiedzieć, znacznie mniej szkodliwe. Przypomnę, że właściwie 500+ to już nikt nie kwestionuje dzisiaj. Okazało się zresztą, że to był program chybiony. On niczego specjalnie nie zmienił w Polsce, ale PiS zrobił błyskawicznie 500+, a tutaj mamy błyskawiczny najazd, czy może zajazd, żeby użyć takiego staropolskiego określenia, na media publiczne. Po drugie, to była chęć okazania sprawczości. Moim zdaniem Donald Tusk bał się tego, że przylgnie do niego na samym początku łatka polityka, który nic nie może, bo on taką renomę wcześniej miał. Kogoś, kto siada w gabinecie, zapala cygaro, nic mu się nie chce, ciepła woda w kranie, wszystko zostawiamy swojemu biegowi. Myślę, że on chciał rozpocząć urzędowanie w tej kadencji, teraz jako premier, od pokazania
czegoś innego, że on potrafi inaczej, że on przynajmniej w tej jednej widocznej sprawie zrobi inaczej, pokaże, że może, że naprawdę tak jak obiecał, to tak będzie zrobione. Po trzecie, i myślę, że to jest bardzo ważny powód, to jest przykrycie bardzo emocjonalnym tematem, emocjonalnie odbieranym tematem, który, wokół którego się będzie ta wojna polsko-polska, jeżeli mogę takiego określenia użyć, będzie się koncentrować przez pewnie całe tygodnie jeszcze, przykrycia spraw naprawdę istotnych. I jak zobaczymy, czym Donald Tusk już zdążył powiedzieć w ostatnich dniach, to się to układa w całość, bo przypomnę, że mamy tutaj sprawy ustawy o związkach partnerskich, mamy sprawę Funduszu Kościelnego. To są kwestie z punktu widzenia Polski nawet nie drugorzędne, tylko trzeciorzędne, a nawet czwartorzędne, jeżeli chodzi o znaczenie. Natomiast bardzo emocjonalnie przyjmowane i na pewno będzie się wokół nich koncentrowała ogromna uwaga publiczna. Podczas kiedy sprawy takie jak polityka klimatyczna Unii Europejskiej, wybory do Parlamentu Europejskiego, federalizacja Unii Europejskiej, kamienie milowe do KPO, wszystko to gdzieś tam będzie w tle, a my się będziemy koncentrować na wojnie o media, wojnie o związki partnerskie, wojnie o fundusz kościelny. I o to myślę również Donaldowi Tuskowi tutaj chodzi, ale mogą być Państwo pewni, to od razu mówię, że w moim wideoblogu, w moich tekstach, w moich materiałach o tych naprawdę ważnych sprawach będą Państwo mogli nadal się dowiadywać. No i wreszcie po czwarte, być może była w tym jakaś osobista motywacja również, bo politycy przecież są tylko ludźmi i Donald Tusk również może to, tę akcję przeprowadzać niejako na zasadzie pewnej zemsty, odwetu za to, jak był traktowany przez telewizję rządową, pisowską, no a powiedzmy sobie szczerze, że był traktowany po prostu w całkowicie wredny sposób. Jeżeli chodzi o PiS, to pewnie Prawo i Sprawiedliwość wolałoby zachować kontrolę nad mediami państwowymi, ale powiedzmy sobie szczerze, że ta sytuacja wcale nie jest dla Prawa i Sprawiedliwości tak bardzo niekorzystna, bo pozwala na wzmocnienie polaryzacji. Jak wiadomo, Jarosław Kaczyński w polaryzacji upatrywał przez cały czas, również w tej kampanii, lekarstwa na niedostatki własnej partii. No i teraz można powiedzieć, w to mu graj, prawda? Można się spozycjonować, a przynajmniej próbować się spozycjonować jako jedyna siła, która się będzie przeciwstawiać, proszę Państwa, tutaj autorytarnym i dyktatorskim zapędom Platformy Obywatelskiej. To, co wykonała koalicja rządząca, ja uważam za psucie państwa. To jest na pewno psucie państwa, to jest wzmacnianie chaosu prawnego, nawet powiedziałbym wprowadzanie po prostu anarchii do życia publicznego. PiS oczywiście zrobił, położył podstawy bardzo poważne, natomiast koalicja obywatelska, bo to głównie jednak jest sprawa koalicji obywatelskiej, podniosła to o jeszcze jeden poziom. I taką drabinę eskalacyjną, jeżeli chodzi o niszczenie państwa, widzimy w każdej kolejnej, przy każdej kolejnej zmianie władzy, począwszy od 2005 roku. Tylko teraz jest pytanie, czy to wszystko oznacza, że powinniśmy uznać, że naprawdę PiS broni wolności słowa, powinniśmy pójść na demonstrację 11 stycznia. Ja zresztą z zasady to przypominam, nie chodzę na demonstracje czy protesty firmowane przez partie polityczne. Taką mam zasadę, więc może to pytanie nie dotyczy mnie, bo ja bym i tak nie poszedł, nawet gdybym uznał, że warto, no ale pewnie dotyczy wielu z Państwa. Czy warto, prawda? Czy warto uznać, że no w tej wojnie to już się trzeba opowiedzieć? No to ja Państwu przypomnę parę rzeczy. Twarzami tego protestu w obronie wolności słowa są ludzie tacy jak Michał Adamczyk czy Samuel Pereira, czyli ludzie w 100% dyspozycyjni wobec partii matki, ludzie, którzy zrobili z telewizji za Prawa i Sprawiedliwości w pionie informacji i publicystyki ordynarny propagandowy ściek. Taki ściek, jakiego jeszcze wcześniej w III RP nie było. Do wspierania władzy w tym proteście wciąż namawia nas Mateusz Morawiecki. Człowiek, który filmował prawie 7 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie złe rzeczy, który filmował skrajnie agresywną kampanię,
on teraz i bardzo wiele działań też ograniczających wolność słowa, on teraz będzie nas zachęcał do udziału w tym proteście. Jedna z obrończyń wolności słowa, pani Joanna Lichocka, członkini Rady Mediów Narodowych, też zachęca do tego, żeby brać udział w obronie wolności słowa w mediach publicznych. Przypomnę, że to właśnie pani Lichocka była jedną z inicjatorek i bardzo się cieszyła, kiedy z telewizji publicznej wyleciał Jan Pospieszalski ze swoim programem Warto Rozmawiać, a wyleciał tylko dlatego, że zrobił to, co powinien zrobić uczciwy publicysta, czyli w swoim programie w trakcie histerii covidowej dał miejsce również krytykom polityki rządu w tej mierze. I to wystarczyło, żeby wyleciał z telewizji publicznej, w której przecież przetrwał, oczywiście w różnych tam miejscach trochę schowany, ale przetrwał czasy Platformy Obywatelskiej. I wyleciał z PiS-u i wtedy pani Lichocka bardzo się cieszyła, że tak się stało. Teraz pani Lichocka uważa się za obrończynię, proszę państwa, wolności słowa. No i wreszcie to PiS tłumił debatę publiczną. Najpierw w czasach COVID-u, potem w czasach wojny na Ukrainie i pod tym pretekstem wykorzystywał do tego również służby specjalne, wykorzystywał do tego możliwości, które dawała ustawa Prawo telekomunikacyjne. Ja o tym mówiłem kilkakrotnie w swoim wideoblogu. Telewizja w Realu 24, portal najwyższego czasu, poblokowane i ci ludzie teraz uważają, że oni są obrońcami wolności słowa. No to jest, muszę powiedzieć, proszę państwa, taka naprawdę już skrajna, ordynarna bezczelność i kiedy ja słyszę, że oni chcą mnie zachęcić i oni chcą mi powiedzieć, że oni staną w obronie wolności, ja powinienem ich w tym poprzeć, to ja, proszę państwa, mam ochotę wykonać gest Mariusza Kamińskiego w ich kierunku. Dla mnie samego symboliczna tutaj jest sytuacja, która przydarzyła mi się w 2015 roku, kiedy to w programie publicystycznym znalazłem się razem z Norbertem Maliszewskim. Nawiasem mówiąc, to jest w ogóle ciekawa i zabawna historia, bo Norbert Maliszewski, który wtedy udał, że w ogóle nie widzi tej sytuacji, później został lizuskiem Prawa i Sprawiedliwości, szefem Rządowego Centrum Analiz. Nie wiem, czy jeszcze nim jest, czy już został odwołany. Pewnie już został odwołany. Ale to na marginesie. Natomiast sytuacja była z prowadzącym ten program panem Jarosławem Kulczyckim, który teraz ma wrócić jako rzekomo świetny fachowiec na stanowisko szefa Panoramy. Ma wrócić do telewizji publicznej i ja bym chciał państwu tę sytuację tutaj przypomnieć. Żeby zaistnieć w tych wyborach, to Andrzej Duda będzie musiał wyskoczyć poza ten elektorat twardy PiS-u. No, gdyby dzisiaj media elektroniczne szerzej relacjonowały tę konwencję, a niestety z tym było kiepsko, to z całą pewnością by już wyskoczył, ponieważ zestawienie wystąpienia... Czy to jest spisek jakiś znowu? Nie, to nie jest spisek, no, po prostu są media, które są przychylne rządowi i są takie, które są mniej przychylne rządowi. W poważnych dzisiaj programach informacyjnych głównych stacji widziałem co najmniej jeden materiał poświęcony tej konwencji. Tak, no więc tak, co jeszcze na przykład trzeba? Konkurencyjny wobec państwa TVN w Faktach zrobił materiał, który był no, wręcz podręcznikowym przykładem manipulacji, więc owszem, może coś było, ale w specyficzny sposób. Natomiast chcę powiedzieć, że zestawienie tej dzisiejszej konwencji Andrzeja Dudy i wystąpienia Bronisława Komorowskiego, no to jest tak, jakby zestawić, takiego porównania użyłem w jednym ze swoich tekstów, jakby zestawić najnowsze Porsche 911 w postaci Andrzeja Dudy ze starym klepanym Polonezem. Pan bierze pieniądze za udział w kampanii Andrzeja Dudy? No bo to nie są słowa godne dziennikarza, tylko propagandysty. Ale dlaczego pan tak uważa? No nie, ja mogę oceniać, no przepraszam bardzo. Nie, no nie, to nie jest analiza, tylko to jest właśnie, no pan mówi tutaj Porsche, a tutaj traktor, czy jak pan powiedział. Ale dlaczego nie mogę używać takiego porównania jako publicysta? Dlaczego pan uważa, dlaczego mnie pan obraża, bo jest pan, mówiąc, że... Bo jest pan dziennikarzem, powinien mieć pan do tego dystans. Ale ja mam do tego dystans, tylko używam obrazowego porównania. No to poprosimy o analizę. Proszę pana, jeżeli zawodowo będzie pan, jeżeli pan będzie mi sugerował w dalszym ciągu, że biorę pieniądze no bo tak to zabrzmiało, pan propagowanie wybaczy Andrzeja Dudy, to za chwilę wyjdę, no to poprosimy, ze studia. To poprosimy o analizę. Moja analiza jest taka, jak powiedziałem. Dziękuję bardzo. Się... A pańska analiza? No ja oprę się na wynikach badań.
będzie musiała wybierać i zagłosuje na niego, tak? Czyli Łukasz powiedzmy... Warzecha. No wie pan, ja się boję cokolwiek powiedzieć, bo za chwilę pan znowu zasugeruje, że jestem opłacany przez sztab Andrzeja Dudy, więc prawdę mówiąc nie wiem, jak mam dalej w tym programie zabierać głos. Mam z tym pewien problem. Profesjonalnie, proszę. Ale pan będzie mi wyznaczał standardy profesjonalizmu? Nie, one są wyznaczone. Bo już pan powiedział wcześniej, co jest pana zdaniem godne dziennikarza, a co nie. A przepraszam, kim pan jest, żeby tego typu rzeczy dyktować gościowi w swoim programie? Wie pan, nie, to po prostu są ogólnie przyjęte standardy. Ale ogólnie przez kogo? Przez wszystkich. A pan reprezentuje kogo? Siebie. No właśnie, więc to są standardy pańskie. A moje są może inne i uważam, że mam prawo używać takich porównań, jakich używam. Dobrze, i mam prawo proszę... nie być obrażany przez pana w tym programie. Proszę pana, kontynuujmy. Chciałbym zapytać pana, co pan sądzi o jednej i drugiej konwencji. Ja już powiedziałem. Że traktor i Porsche. Zmieniamy temat w takim razie. Wczoraj Moskwa, dziś Monachium, a w centrum uwagi Ukraina. Z nami doktor Norbert Maliszewski, Uniwersytet Warszawski. Łukasz Warzecha postanowił opuścić studio. W tej sytuacji konfliktu na Ukrainie właściwie nie widać dobrego wyjścia. I na czym tutaj polega smaczek? Otóż... ja po tej sytuacji już nie byłem zapraszany, aż do czasu, kiedy wygrało, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło media publiczne w roku 2016, nie byłem już zapraszany do TVP Info. Ale wcześniej, przed tą przygodą z panem Kulczyckim, byłem zapraszany za czasów Platformy Obywatelskiej. O panu Kulczyckim od tego czasu myślę jak najgorzej. Było to skrajnie nieprofesjonalne zachowanie z jego strony, za które on sam zresztą mnie nigdy nie przeprosił. Natomiast TVP Info, zanim pisowska załoga została z niego wyrzucona te kilka dni temu, pokazywało tę scenę z lubością, jako dowód na to, jak strasznie było w telewizji publicznej za Platformy Obywatelskiej. No tylko problem polegał na tym, proszę państwa, że wtedy, tak jak powiedziałem, ja do tego momentu, do momentu tego starcia z panem Kulczyckim, byłem gościem TVP Info za czasów Platformy Obywatelskiej. Natomiast za czasów Prawa i Sprawiedliwości byłem gościem TVP Info i jak wiadomo, współprowadziłem tam też przez jakiś czas program w telewizji, ale do października 2017 roku, kiedy dostałem to właśnie w telewizji publicznej bana, który zaowocował tym, że od tamtego czasu byłem w telewizji publicznej może ze 3 albo 4 razy i były to marginalne jakieś występy w TVP Kultura. W TVP Info od tamtego czasu w ogóle nie byłem. O tym już TVP Info samo jakoś zapomniało wspomnieć. Więc ja, proszę państwa, już tak mówiąc szczerze między nami, to ja ich wszystkich czniam. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego i przecież o tym państwu opowiedziałem, jak druzgocące są skutki dla porządku i ładu prawnego tego, co się dzieje. Tak, to prawda, ale jeżeli chodzi o to, że ktoś mi tutaj będzie mówił, że ja mam którąś stronę w tym konflikcie wziąć i uznać, że jedni są lepsi od drugich, to tak jak powiedziałem, to ja ich czniam. Jednych i drugich serdecznie czniam. Tyle o mediach publicznych. Chciałbym państwu teraz złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby ten 2024 rok jakoś nam przeszedł, jakoś nam się udał, żeby był znośny. Ja już nie śmiem życzyć tego, żeby był dobry, żeby wszystko było ok, bo jak państwo wiedzą, jestem zawodowym malkontentem i chyba zawodowym pesymistą i po prostu nie bardzo mi się chce w to wierzyć, ale żeby tylko było znośnie. Pamiętajmy, że będziemy mieli dwukrotnie w tym przyszłym roku 2024 możliwość wyrażenia naszej woli w wyborach. I namawiam do tego i w wyborach lokalnych, bo one wbrew pozorom są bardzo ważne, i w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które uważam za niezwykle istotne. Chyba najistotniejsze, będą to najistotniejsze wybory do Parlamentu Europejskiego od momentu naszego wejścia do Unii Europejskiej. No to życzę państwu również, żeby wyniki tych wyborów pozwoliły nam bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość. Już teraz zapraszam na sesję odpowiedzi na państwa pytania, które za kilka dni ukażą się również na tym kanale. A za dzisiaj państwu dziękuję, życzę dobrej zabawy w Sylwestra i widzimy się w 2024 roku. Łukasz Warzecha, kłaniam się nisko.